Długo zastanawialiśmy się, czy ten materiał wyrzucać. Nie wiedzieliśmy do końca, gdzie go wrzucić, ale stwierdziliśmy, że on jest stricte dla fizjoterapeutów, dla terapeutów, dla osób, których interesuje diagnostyka. Więc niech zostanie, jest trochę kontrowersyjnie, tak mi się wydaje. Jest dużo z kinezjologii, jest takie dość niekonwencjonalne podejście, ale mamy fajny problem z szyją i niestety nieproste, nie doznacze rozwiązanie. Więc zostawiam Was z tym materiałem, obejrzyjcie sobie go na spokojnie, zobaczcie, jak to wygląda. Było takie dość wieloetapowe myślenie. No ale co ja tu będę mówił? Mamy Magdę, mam problem z szyją, oglądamy. Słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj plan jest taki, że nagramy sobie materiał z pacjentem. Przyjechała nas Magda z Lublina. Z Lublina. Z Lublina, może być. Może być. Dzisiaj jest z Lublina. Przyjechała Magda z Lublina i ma problem z szyją. Co się dzieje? Od 4 lat codziennie mam ból w okolicy podpodylicznej szyi. Zazwyczaj on jest tak na poziomie, załóżmy, że 3 mniej więcej. Mhm. A w różnych sytuacjach wzrasta do 6-7. On teraz jest? Jest. On jest cały czas? Cały czas. Nie ma takiej sytuacji, że coś go wyłącza albo zmniejsza się w ogóle do 0, do 1 i tak dalej? No, raczej nie. Czyli idziesz spać z bólem? Tak. I wstajesz z bólem? Tak. Okej. Okay. I robiłaś coś z tym, tak? Byłaś urzędnik terapeuty i tak dalej? Dobra. Okej. Okay. I co ten ból nasila? Długie stanie, siedzenie, jazda samochodem, czasami, no nawet sytuacje jakiekolwiek stresowe. I to mnie po prostu okay. boli. Czyli raczej go nasila ruch i jakiś bez ruch. Czy jak chodzisz sobie, to jest nieźle, tak? Tak, jak chodzę, okay. jest najlepiej. Dobra. Czy nasila go bez ruch, dobra. I jak wstajesz rano, na przykład jakaś, nie wiem, do tego dochodzą jakieś sztywności? Nie. Nie, tylko ból, nie. tak? Ból, ewentualnie takie przeskakiwanie w szyi. Mhm. Ale też tam w górnych segmentach? Tak. Dobra. No, dokładnie pod patylicą. I na przykład, jak robię zakupy, nie mogę cały czas w jedną stronę się patrzeć. Okej, okay. I to też. Powiedzmy, to jest taki ból punktowy, miejscowy, bardziej rozwalony, jak to Różnie. Wygląda? Nie. Czasami jest bardzo punktowy, a czasami czuję, jakby mi schodził tutaj. Dobra. Raz w lewo, raz w prawo, zależy. I on się pojawił bez żadnej przyczyny konkretnej? Raczej tak, chociaż jak zaczęłam studia, chodziłam do fitness i zaczęłam chodzić na sztangi i wszystko robiłam. Tak. Okej. Okay. Dobra, i 4 lata. Słuchaj, czy ty miałeś w ogóle jakiekolwiek operacje w przeszłości? Nie. Nic? Operacji nic. Okej. Okay. Jakieś większe urazy, złamania, skręcenia? Miałam oskocz szatera. Okej. Okay. Miałam taki wypadek rowerowy, no nie wiem, jak byłam mała, po prostu przeleciałam przez kierownicę rowera, ale nie pamiętam, co się stało w sumie. I raz kolano miałam takiego rozcięte. To było też, bo tak, a tego oskocz szlatera to jest w ogóle martwica guzowatości kości pieczylowej. Prawej nogi? Prawie. Widać nawet. Widać. Jest, tak, widać, no. bo jest, tak, widać, bo jest, jest większe, jest trochę tak. przerost. Zobaczymy sobie to i w jakim wieku miałaś, jak ten ból występował? 7 lat? 6-7 lat? Coś takiego chyba się zaczęło. A byłaś takim aktywnym dzieckiem? Coś ćwiczyłaś? Nie. Bo to raczej dotyczy osoby, które są bardzo, bardzo... Wiem. Usiądź sobie tak na chwilkę, dwie nogi tak zwij sobie. No tutaj widać, że jest... No tu jest dość płasko, a tutaj tak. ta guzowatość jest taka... Dobrze. Czy masz jakieś problemy z tą prawą nogą jeszcze? Nie. Nie. A czy te rozcięcie, o którym mówiłaś gdzieś tam w obrębie kolan, coś tam było, tak? Bo mówiłaś, że coś tam... Tak, po prostu się przewróciłam, rozcięłam. To też była prawa noga? Nie, pamiętam. Nie pamiętasz, okej. Okay. I to mała byłaś? Mała byłam, jeszcze tak. przed tym oskoldem szaterem? Mniej więcej w tym samym czasie. Też tak śmiesznie było, jakby sobie siedziała wcześniej, teraz tak ci upomniałam, to no. sobie tak się nie robię, to sobie mocno krzyżowałaś nogi, to też jest... Często tak siadasz? Nie. Dużo osób tak robi, jak ma słabe mięśnie brzucha, no nie? Tak? Od razu, no to zaraz ci pokażę, jak to wygląda. Dobra, wiesz co? Tak, więc musimy u siebie sobie sprawdzić, jak to wygląda. Teraz tak, ten ból szyi, on jest, tak? Teraz, dobra. Jak zrobisz sam wyprost głowy, to się nasila? Nie. Nie. Zgięcie? Skłon boczny? Nie. Drugą stronę? Nie. A co musiałabyś zrobić, żeby się nasilił? Możesz coś zrobić? Rotacja głowy? Chyba, no też teraz też nie. Nie. Po prostu teraz jest. A pokażę, gdzie on jest dokładnie? Ten, w którym miejscu? Tutaj.
Okej, okay. Środek szyi po prostu, tak, centralnie. Tak? Dokładnie. Zaraz nad, powiedzmy, w przesie podszyszynym dokładnie? No, tak okay. Mniej więcej. No. Dobra. Czy jakieś problemy wiseralne, wdęcia, zaparcia, biegunki, refluksy, zgagi, coś z jamą brzuszną? Raczej nie. Raczej nie, jest w porządku w miarę? Tak. Dobra. Okej. Okay. Więc to sprawdzimy sobie tak. Z racji tego, że ty miałeś dużo osób i podejrzewam, że dużo osób leczyło cię w tym obszarze tak. Gdzieś i to przynosiło jakieś efekty? Właśnie raz. Okej. Okay. Jak mam właśnie Gojewskiego, okay. To pierwsza terapia pracowała mi no, gdzieś tutaj, nie? Mm-hmm. I no, poczułam, jakby wszystko puściło. Mm-hmm. Było super przez mm-hmm. tydzień. Tydzień. A potem. Wróciło to z powrotem. Tak. Mm-hmm. U Jakuba pierwszy tydzień nie jest tak jak wtedy, że mnie mm-hmm. tak całkowicie puściło. Jest lepiej, ale potem to znowu. Wróciło do jakby punktu wyjścia. Tak. Dobra. Okej, okay. Więc tak, musimy sobie ciebie sprawdzić. Wiesz, to tak, zrobimy sobie. Usiądź sobie wygodnie, tutaj bliżej mnie, bliżej krawędzi. Dobra, bo tak, masz trochę taką postawę, no nie, że ta głowa jest wyciągnięta w przód i ogólnie, więc ta protrakcja głowy jest znaczna, więc zobaczymy sobie też, które struktury u Ciebie to powodują, co tam w ogóle się wydarzyło, ale tak, sprawdzę sobie w ogóle zakres ruchu. Tylko jeszcze pytanie, czy jakieś inne, jakiekolwiek choroby, gdzieś tam przewlekłe, jakieś leki bierzesz, coś się dzieje? Nie, nic nie bierzesz, wszystko jest w porządku. Nie. Często masz problemy z cerą? Tak. Okej. Okay. Często. Często, dobra. A zauważasz, że one są po czymś, na przykład, nie wiem, po jakimś pojedzeniu i tak dalej, po prostu są? Po prostu są. Dobra, okej. Okay. I teraz tak, co my sobie zrobimy? Zrobimy sobie tak maksymalne zgięcie. Okej, okay. Tutaj widzimy, że jest duże napięcie w obrębie prostownika, bo nie dotykasz brodu do mostka. Dobra, wyprost. Wyprost akurat jest też trochę ograniczony, powinna być twarz równolegle do podłoża. Znaczy do podłoża, do sufitu. Skłon boczny. Jest nieźle. Druga strona. Też w porządku, około 45 stopni. Rotacja, ograniczenie. Od razu idziesz tak, jak robisz rotację, no. To od razu idziesz ciach do wyprostu. Tak? Jak robisz czystą rotację, to mamy ograniczenie. No trochę ograniczenia jest. Nieduże. Druga strona i tu jest sporo. Dobra, ograniczenia. Czyli gdzieś tam po tej prawej, lewej stronie tego napięcia jest więcej. Zobaczmy sobie tak. Palpacje, jeśli chodzi o barki. Teraz tak. Sztywno tutaj po prawej stronie. Jest to bolesne? Trochę. Mhm. Tutaj? Mniej. I tak samo jak widzimy sobie doły u Ciebie nadobojczykowe, to tutaj mogę wjechać palcem głębiej, jest w porządku, a tu jest duże napięcie mięśni pochyłych. Jakieś zdrętwienia ręki? Nie. Nie, nie ma takich problemów. Nie. Dobra. Wiesz co, zobaczymy sobie tak, zobaczymy sobie w ogóle jak Ty reagujesz, bo byłaś leczona powiedzmy długo i efekt jest na razie średni, więc musimy zobaczyć w ogóle jak Twój układ nerwowy reaguje, co tam w ogóle się dzieje. Wykorzystamy sobie tak, trzymaj sobie rękę, sprawdzimy sobie tak zwaną toniczność mięśni u Ciebie, patrz przed siebie, trzymaj, sprawdzimy sobie jaka jest reakcja i widzimy, że Twój mięsień ramienny działa, jednocześnie nie da się go wychować. Czyli tak, wiemy, że już mamy jakiś problem z prawą ręką, zobaczymy w ogóle co się będzie dział, bo teoretycznie powinno być tak, że mięsień wyjściowo działa dobrze, trzymaj tę rękę mocno z całej siły i czujesz napięcie w tym obszarze? Tak. Dobra. Jednocześnie wykonuj sobie bodziec do skrócenia włókien tego mięśnia, trzymaj i on puszcza. I jest super. Tak, jakby była taka reakcja wszędzie, to byśmy się nie widzieli. Więc to byłby twój najszczęśliwszy po prostu dzień w życiu, byłby genialnie. Ale ogólnie tak nie będzie w wielu miejscach. Teraz tak. Dobra, widzimy, że tak, ta reakcja tu jest w porządku. Ja sobie sprawdzę, jak w ogóle będziesz reagowała na kompresję na ścięgno. Sprawdzimy sobie coś. Czy przypadkiem nie jest tak, że masz jakieś ogólne problemy globalne ze ścięgnami? Trzymaj. Działa. Trzymaj. I nie da się wyhamować. Czyli wiemy, że masz troszeczkę problemów. Zaraz zobaczymy, niech to przejdzie ten moment, że masz trochę problemów ze ścięgnami ogólnie. Zaraz teraz powiem, co to znaczy. I to też może wpłynąć na to, że trochę mamy różne problemy w tym ciele. Twój układ nerwowy jest bardzo mocno zmęczony. W ogóle. Więc twoje możliwości regeneracyjne są żadne. I teraz tak, dla przykładu, pokażę ci mniej więcej o co chodzi. No. Zobaczymy sobie u ciebie tak zwane po prostu wielozadaniowość. Przykładowo, bierzemy sobie na przykład, masz rękę, trzymaj mocno. I patrzę przed ciebie, jest ona silna. Czujesz, no nie? Napina się, fajno, nie? Bierzemy sobie drugą rękę, trzymaj tak, będę pchał do boku. Trzymaj. Działa, czujesz to, no nie? Mhm. Okej, okay. I teraz tak, trzymaj obie na raz. Trzymaj mocno. Czyli tak, jedna super, no nie? Trzymaj. Druga super, trzymaj. Obie
w ogóle, no nie? Czyli, brzydko mówiąc, jesteś w trybie jednozadaniowym, no nie? I to jest trochę problem, dlatego że możliwości regeneracyjne i tak dalej, w ogóle jesteś troszeczkę w takim stanie zaostrzonym. Dlatego leczysz się kiepsko, czy na przykład ty zauważysz tak, jak się wysypiasz? Dobrze zazwyczaj. Wstajesz rano, jest moc, jest fajnie? Zależy kiedy, no ale... Okay. W miarę jest okej. Okay. Tak, dobra. Jest okej. Okay. Mhm. Dobra. No to jesteś młoda bardzo, no nie? Więc pod tym jakoś tam sobie radzisz, ale dla nas to jest ogólnie opcja taka, że będziemy musieli zwrócić uwagę na wiele aspektów, no nie? Jakby szyja szyją, ale tam będzie trochę też innych różnych problemów. Dobra, ale tak, zobaczymy sobie u Ciebie, bo tak, możemy zobaczyć teoretycznie, co to wielozadaniowość będzie Cię poprawiało, to jest raz. Dwa, możemy sobie zobaczyć teoretycznie, czy to nie jest tak, że skąd w ogóle ten u Ciebie oszwodszlater się w ogóle zrobił, tak naprawdę, i czy dalej tam nie ma problemu w tym kolanie, a podejrzewam, że ogólnie niestety pewnie jest, więc sobie zobaczymy. I tak Twoja szyja może po prostu skutkiem skutków, zobaczymy sobie rzeczywiście, czy tak jest. Dobra, bo przykładowo, z racji tego, że masz trochę problemów z cerą, to pomimo tego, że jelitowo mówisz, że jest nieźle, to jest duża szansa, że coś tam jest nie tak jeszcze, tylko że ty się dobrze kompensujesz i jakoś to jeszcze działa z racji młodego wieku, no nie? Bo przykładowo, zobacz sobie taką sytuację, że tak, mamy. Tak samo, sprawdzamy sobie zadaniowość. Trzymaj, działa, druga ręka działa, obie ręce nie działają, chwila, opcja, praca w obrębie brzucha, kompresja, trzymaj, działa. Bo masz problem z szyją, więc sprawdźmy sobie u Ciebie, z racji tego, że Ty masz taką postawę, po prostu do głowy wyciągnie do przodu, jest ta protrakcja spora, a dużo kompensujesz pracą prostownika i prawdopodobnie mięsień podpotyczny, skąd tamten jest ból, ale pytanie, co one będą kompensowały. I teraz tak, przykładowo, badamy sobie u Ciebie pracę mięśnia długiego szyi, utrzymaj tak, taką postawę, utrzymaj taką pozycję, wiesz co, nawet, nie, czekaj, wiesz co, może tak, dobra, jeszcze raz. Utrzymaj sobie taką pozycję. Trzymaj tak. Nie ma go, no nie? Nie. Nie ma go. On fizycznie nie istnieje. A dodatkowo możemy tak mięsień mózgowo-kościołowy zobaczyć. Trzymaj tak. Trzymaj, 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 trzymaj. On jest bardzo silny. Trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. Sprawdzimy sobie, czy przypadkiem da się go osłabić. Trzymaj. Tak. On działa dobrze po tej stronie. Po drugiej. Utrzymaj taką postawę. Trzymaj mocno. Działa, trzymaj, 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 trzymaj. I też on działa dobrze, czyli pracę Twojego długiego szyi, możemy zacząć się pochyły, ale na razie nam to starczy, bo ten długi szyi nie działa. On jest bardzo istotny, jeśli chodzi o prawidłową pracę odcinka szyjnego, musi działać. Podnieś się do góry i teraz tak, idziemy sobie dalej. Nie działa nam długi szyi, jest to taśma przednia. Sprawdźmy sobie, jak zachowują się u Ciebie mięśnie, które związane są z jelitami. Przede wszystkim jest trzeba jelito cienkie. Dobra, druga noga tak samo. Utrzymaj taką pozycję. Przyklej sobie lędźwie do leżanki i potycy do leżanki. Ustara się taką pozycję utrzymać, nie pozwól się podnieść. Okej, okay. Dobra. I wiemy, że jest średnio. Dodatkowo jeszcze możemy sobie u Ciebie sprawdzić inne mięśnie. Na przykład mięsień prostuda, on też będzie związany z jelitem cienkim. Utrzymaj. Działa. Trzymaj. Jest hipertoniczny, nie odpowiada na, czyli on jakby widać, że twój prosty uda zaczyna kompensować gorszą pracę brzucha. Jeżeli mamy jakiś słaby mięsień, to zawsze jego agonista będzie mięśniem, który będzie kompensował. Jakiś agonista, przy okazji tutaj prosty uda, przypadkowo akurat tej nogi, gdzie miałaś letera, no nie? Okej, okay. Utrzymaj. A tu jest wyhamowany. Trzymaj z całej siły. I nie jesteś w stanie, no nie? Utrzymać. Czyli widzimy, że mięśnie, które związane są z jelitami, z jelitem cienkim, będą dysfunkcyjne. I teraz tak. Z racji tego, że nie byłaś aktywna, jakby będąc dzieckiem, to możemy wyłączyć, że to był jakiś tam proces przeciążeniowy i tak dalej, tego składa Schottera, dlatego że on jest związany najczęściej z hipertonicznością mięśni kolana, tak? Czyli przykładowo, miałeś słabe mięśnie brzucha, kompensowałaś to przez nadmierne napięcie czworogłowego. Na pewno prostego uda możemy zobaczyć sobie inne głowy jego. Trzymaj. Nie pozwól zgiąć. Głowa przyśrodkowa. Trzymaj. Nie puszcza, jest hipertoniczna, ma nadmierne napięcie. Trzymaj. Nie pozwól. To tak samo. Zero w ogóle. Trzymaj. Okej. Okay. I widzimy, że też
cała twoja noga prawa jest hipertoniczna, jest zwiększone napięcie mięśniowe, bo kompensuje braki inne. Nie będziemy sobie sprawdzać, ile tych mięśni jest, nie jest nam specjalnie potrzebne. Natomiast sprawdzimy sobie, czy na początku powiedzmy bodziec w obrębie jelita cienkiego będzie u ciebie poprawiał pracę szyi i pracę ud. Zajmiemy sobie udę na razie. Dobra. Czyli tak, robimy sobie, możemy nawet delikatną palpację tutaj zrobić. Ok. Rozluźnij się. Utrzymaj w ten sposób delikatnie ręce. Podnieś głowę do góry. Rozluźnij się. Utrzymaj szyję tak. Trzymaj. Czujesz różnicę? Puszczamy. Trzymaj. I nam opada, no nie? Jakby jest to duża różnica. Trzymaj. Trzymaj. I działa, no nie? Czy to jest to dla Ciebie wyczuwane różnice? Tak. Dobra. Tak samo możemy sprawdzić, jak zachowują się raz Twoje mięśnie brzucha. Pamiętasz, jak podnosiliśmy, od razu podniosła się do góry i tak dalej, przy okazji pracy z brzuchem? Dobra. Druga strona. W ten sposób. Utrzymaj tak. Nie pozwól się podnieść. Trzymaj. Trzymaj mocno. I to nam zaczyna jakoś pracować, no nie? To nie jest tylko i wyłącznie jelito cienkie, tam jest trochę innych problemów, ale jak nie trzymasz tego obszaru, czyli nie robimy tak zwanego testu lokalizacji terapeutycznej, utrzymaj. Momentalnie to słabnie. Strasznie duża różnica u Ciebie jest, no nie? To jest bardzo wrażliwy obszar. Dobra. I tak samo możemy sprawdzić, czy to, trzymaj w ten sposób, będzie miało wpływ na Twoje bioderko. Utrzymaj tak pozycję. Zaczeka sobie różnicę. Działa dobrze. Trzymaj całą siłę. Nic, no nie? To jest aż niewiarygodna Ci różnica jest, to nie? Dobra. I tak samo możemy sprawdzić z nogą prawą, ale to jest już formalność, bo wiemy, że tak ogólnie jest. Trzymaj. Ok. I teraz tak. To, że miałeś bardzo fajne efekty, jak to się pracowało z jelitami, to było to, że można było poprawić troszeczkę mobilność tutaj, ale u Ciebie trzeba, że tak powiem, uderzyć od środka, czyli tutaj mamy problem z jedzeniem. I teraz tak, z racji tego, że miałeś problem z tym kolanem od małego, to zakładam, że miałeś już jakąś nietolerancję wrodzoną prawdopodobnie na coś. Z racji tego, że powiedziałeś, że miałeś skazę białkową, to prawdopodobnie są, możemy się domyśleć, między innymi nabiał i coś tam jeszcze, więc u Ciebie mamy trochę problemów różnych i minerałowych, bo mamy problemy ze ścięgnami, i mamy trochę nietolerancji pokarmowych. Żeby zobaczyć, jak Cię dojeżdżają jelita, zrobimy sobie taki mały teścik, gdzie trzymaj sobie rękę, trzymaj mocno, ręka widzisz, że działa, no nie? Fajnie, dobra. Weźmy sobie na przykład, teraz myślę, bo mamy problem z kolanami i tak dalej, jak u Ciebie to ogólnie zrobić. Dobra, zrobimy sobie taki fajny teścik, powiedzmy gdzieś tam trochę na przywodzicielu, utrzymaj tak. I teraz tak, tą rękę będę pchał, trzymaj do dołu, przywodziciele do siebie. Trzymaj mocno. Ok. Teraz tak. Obie na raz. Nie utrzymasz tak. Samodzielnie. Działa. Trzymaj. Noga. Trzymaj. Działa. Obie. Trzymaj. Nie działa. I teraz tak. Chwilowy teścik na sprawdzenie, czy to jest przez jedzenie. Przepuszcz sobie usta. Tylko usiądź sobie na chwilkę. Przepuszcz sobie dobrze usta. Mocno. Ok. Połóż się na plecy. Pamiętasz, jak było, kiedy robiłaś test na obie struktury mięśniowe, no nie? Trzymaj. Mamy od razu reakcję, czyli wiemy, że będzie to związane prawdopodobnie z pożywieniem, które jest gdzieś tam jeszcze. Tak? Czyli dzisiaj, wczoraj u kobiety jakby powiedzmy całe wypróżnianie jej trwa około tam 2,5 dnia, więc coś tam wcinasz, co Ci nie służy, co też widzimy od razu po Twojej twarzy, tak? Mając lat 20 ileś, powinien mieć super perfekcyjną twarz, chyba że ma się problemy trzewne albo hormonalne, ale te hormonalne też są związane z problemami nietolerancji pokarmowych. Dobra, więc tutaj u Ciebie, jakbyśmy chcieli ogarnąć trochę Twoją szyję, nam będzie potrzebne troszeczkę wsparcia dietetyka i musimy sobie sprawdzić suplementację, dlaczego Ty masz problem ze ścięgnami, bo wiemy, że w tym momencie terapia będzie nam kiepsko szła.
Ty nie masz możliwości teraz regeneracyjnych, więc każdy bodziec, który sprowadzimy, on nam się prawdopodobnie wyłoży bardzo szybko. Więc musimy trochę cię ogarnąć, żebyś miała lepszą jakby sprawność, kondycję, była w trybie przynajmniej tam dwu, trzy zadaniowym i tak dalej. I później dopiero będziemy mogli sobie tak naprawdę zobaczyć, co ma wpływ na twoją szyję i dopiero tą szyję naprawić. Bo możemy zrobić sobie tak, żebyś się czuła trochę lepiej, ten efekt będzie się utrzymywał. Możemy też teoretycznie sobie zrobić u ciebie terapię, od razu zobaczyć, na co możesz mieć intolerancję, wyrzucić to od razu i ten efekt nam się będzie utrzymywał. Tego, więc to sobie sprawdzimy, dobra? Więc akcja jest taka, że no, ta terapia będzie taka, powiedzmy, że trochę pracujemy sobie manualnie, żeby to rozluźnić ten obszar. Sprawdzimy sobie, które jedzenie. Jeśli będzie tego mało, to od razu to odłożysz. Jak będzie tego dużo, to będziemy potrzebować dietetyka do tego, żeby to powykluczał. I też będziemy mieli efekt od razu mięśnie brzucha. Bo teraz zobacz, tą pozycję, którą ty masz, maksymalnie tutaj, jest to związane z tym, że masz tak bardzo słaby core, mamy tak, słabe mięśnie brzucha, prosty brzucha, ale też utrzymaj tak pozycję, nie pozwól mi powrócić. Poprzeczny po jednej stronie, trzymaj drugą stronę, a po drugiej stronie jest nadmierne napięcie. Trzymaj. Ty masz taki problem, że ogólnie tak, lewa strona jest wyhamowana, nie działa dobrze, sygnał nerwowy musi być za niski, z prawej strony jest za dużo tego, za dużo napięcia. Dobra, więc ogólnie ten brzuch będzie na wielu etapach działał kiepsko i ty to wszystko często szyją całą kompensujesz, no nie? Plus mamy problem w ogóle często praktycznie z całą przednią ścianą, bo mięśnie brzucha, proste uda, może podudzie, nie wiemy tego, no i szyję. Więc nałożyło się trochę rzeczy. Więc trzeba się na przykład podbić energetycznie, było więcej mocy i potem powoli się leczyć, no nie? Ale zrobimy to powoli, sobie to ogarniemy. Jak przepłaśmy sobie usta, poprawiła się jakby zadaniowość, że mogłaś robić dwie rzeczy naraz i tak dalej. Sprawdźmy sobie tak jeszcze na chwilkę. Dla przypomnienia, bo tak, a ten brzuch rzeczywiście on był, utrzymaj tak nogi, nie pozwól, słaby, tak, rozluźnij się, utrzymaj tak, trzymaj, mocno, słaby, tak, ściana boczna, te udo, trzymaj, mocno, działa, trzymaj, nie odpowiada na bodziec, czyli jest nadmierne napięcie, druga noga była, trzymaj, stałe siły, mocno. Wyhamowana, tak. Szyja, utrzymaj tak. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Słaba, dobra. I teraz tak, znowu puszczę sobie chwilę usta. Bartok, moc, przepraszam. Ściągnij sobie osa z języka, jeszcze tak. Ściągnij. Połóż się na plecy. Nogi do góry. Druga noga tak samo. Trzymaj, nie pozwól się podnieść. Zacz. Trzymaj, stał siły. Mocno. Część rzeczy zaczyna nam działać w tym brzuchu. To nie jest wszystko, ale dużo nam zaczyna działać. Rozluźnij się. Boczna ściana. Trzymaj stałe siły. Tutaj bez. Mocno. Bez dwóch zdań jest w ogóle rakieta. Noga prawa. Trzymaj. Patrz. Odpowiada nam na bodziec. Trzymaj. Silna, ale da się ją osłabić. Trzymaj. Puszcza. No i to, co nas interesuje najbardziej, twoja szyja, utrzymaj tak, trzymaj, nie pozwól, no nie będziemy komentować, to nie? Jest super, no nie? Czyli wiemy, że główną rzeczą są problemy pokarmowe. I teraz tak, jak sobie ustalimy, co jest problematyczne, to odstawisz sobie to na chwilę. Z racji tego, że miałeś tą wskazę białkową, to raczej to mleko do kawy, co my na razie odstawimy, prawdopodobnie. Ale tak, zrobimy sobie terapię w obrębie brzucha. Tylko, że jak sobie ustalimy, że coś odstawiasz, to od razu to odstawisz. Dlatego, że jak zrobimy terapię, to dalej będziesz wcinała, to wszystko nam rozsypie. Dobra? Tak. Więc zrobimy sobie niedużo rzeczy, tak żeby nam po terapii bez pukania ust zaczął działać brzuch, szyja i tak dalej. I ty odstawisz rzeczy, które trzeba i na razie będziemy tak utrzymywać się. Dobra? Plus coś z tymi ścięgnami zrobimy, żeby była dobra reakcja. Tak? Czyli z tym magnezem tym sobie nie szalał. Bo ogólnie tak, masz skurcze mięśnie jakieś? Tak, łydek. Okej, okay, bo tak, ogólnie... Nadmiar i niedobór danego minerału daje te same efekty. I ludzie teoretycznie, którzy mają na przykład, o tym się bardzo mało mówi, szkoda, mają na przykład piją cały czas wodę na przykład. Ja miałem tak, że na przykład muszyniankę piłem i tak dalej, miałem jakieś skurcze, gdzieś tam powieka zaczęła mi drżeć, no i się okazuje, no co ja zrobię? No fajnie, bo magnez dorzucić, no nie? I jest jeszcze go za dużo i to daje jeszcze większe problemy. Więc byśmy sobie to twoją wodę mineralną zamienili na taką wodę zwykłą, źródlaną i tak dalej. Dobra, karnowa, filtr i tak dalej. Nie wiem, czy u ciebie można pić karnowy, czy nie? Można, idealnie.
Dobra, więc tak, robimy sobie terapię na brzuch i później sobie jeszcze pogadamy, dobra? Okej. A few moments later. Dobra, zrobiliśmy sobie tak dość dokładną diagnostykę u Ciebie, no i wyszły nam fajne rzeczy tutaj, tak? Nic nie jest bez przyczyny, więc i te kolano, i tutaj te problemy z tym szleterem, osoldem szleterem i ta szyja, to wszystko fajnie są powiązane. Natomiast tak, wiemy co mamy robić, zrobiliśmy sobie kilka korek w okolicy brzucha, trochę też ten obszar rozluźniliśmy, ale ogólnie nie jest źle, no nie? Natomiast tutaj, z racji tego, że jesteś troszeczkę zmęczona, taka obciążona, to musimy sobie popracować nad właśnie tą wielozadaniowością, to też wiesz, dostaniesz jakby zalecenie, co masz ogólnie robić. Zobaczmy sobie natomiast, czy nam się ta szyja trochę poprawiła, bo nam rzeczywiście zaczęło pracować w tym momencie fajnie, długi szyi, to za chwilę też możemy sobie zobaczyć, żeby nie było tak, że gdzieś tam mówimy tylko o tym. Rzeczywiście, że ta reakcja z obszaru ud, z brzucha, z szyi nam się poprawiła. Zobaczmy sobie tak, zakres ruchu. Okej, dobra. Troszkę nam się poprawił, ale dalej ten prostownik będzie napięty, tylko że to jest jakby sytuacja wtórna. Do góry głowa. O, no tutaj to konkretne, nie? To nam się fajnie rzeczywiście ten zakres ruchu poprawił. Jeśli chodzi o skłon boczny, to miałeś w porządku. Natomiast jeśli chodzi o ruchy rotacji, to tutaj też mieliśmy ograniczenie, szczególnie w rotacji w prawo i ono dalej jest, ale to nawet się specjalnie nie będziemy zajmować, bo to też jest sytuacja wtórna. Przykładowo, no nie? Jeżeli ty miałaś na przykład słaby mięsień długi szyi, to kompensować to przez mięśnie pochyłe i tak dalej, one są teraz napięte. Rozluźnianie ich nie ma sensu. Specjalnie nie chcę też się za bardzo przebodźcować dzisiaj. Połóż się jeszcze tylko na chwilkę na plecy. Więc to, co robiliśmy po tej naszej pracy już, bez pukania ust, bez dotykania się brzucha, sprawdźmy sobie tak. Trzymaj mocno. Mocno, 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 mocno. Dobra, znacznie nam się sytuacja poprawiła. Uda, trzymaj, przód uda, mocno z całej siły. Działa. Trzymaj z całej siły. Mamy fajną reakcję, rozluźnia się. Jest tak zwany normotonis idealnie. Druga strona, trzymaj, była wyjściowo słaba. Trzymaj z całej siły. Jest genialnie, działa, trzymaj i rozluźnia się. I oczywiście to, co nas interesuje najbardziej, unieś sobie delikatnie głowę, ale tylko tak. Trzymaj. Świetnie, tak? Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj. I puszcza. Świetnie. Dobra. Tak jak powinny, takie agresywne to później było. Więc dobra, to jest fajna reakcja. Jest szybka reakcja, jest fajnie. Usiądź sobie jeszcze na chwilkę. I powiedz mi tak, czy jak teraz siedzisz, to jakiś dziwny dyskomfort, jakieś uczucie gdzieś tam w obrębie tego przejścia potyliczno szyjnego mamy? Coś czujesz? Tak, jeszcze coś delikatnie czuję, ale okay. Nie wiem, czy z tego uciskania, czy... Dobra, dobra, tak, bo potem zrozumieliśmy, ale to jakby jakaś zmiana pod kątem odczuć tego sprzed... Tak, jest inaczej, jest luźniej. Jest luźniej, jest na plus. Dobra, zakres nam się ruch poprawił, mięsień działają, żeby utrzymało to się, to wiemy, co mamy robić. Także tyle. Dobra, spoko. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująca. Mamy pacjenta, który ma problem od 4 lat, nikt specjalnie nie może sobie z tym poradzić, dużo osób pracuje z szyją, z narządem ruchu i tak dalej i to w ogóle nie pomaga, efekt jest na chwilę, wszystko wraca, więc trzeba uderzyć inaczej. Nie wiem, czy jakby wiecie, ale dysponując wiedzą z kinezjologii, wiedzą z neurologii stosowanej, bardzo w prosty sposób można sprawdzić, czy te problemy, z którymi przychodzi pacjent, są na tle dietetycznym, czy są na tle emocjonalnym, czy są na tle nietolerancji chemicznych, czy są stricte wyłącznie narząd ruchu. Więc mając tą wiedzę, można naprawdę sprawdzić pacjenta na wielu poziomach. I tu się okazało, to nawet w ogóle można sobie nawet wyciągnąć taką hipotezę, bo oczywiście jest już dawno po czasie, że te problemy z kolanem, które Magda miała wcześniej, całego tego osolda szletera, czyli tą martwicę guzowatości kości piszczelowej, no to był problem prawdopodobnie tego brzucha, bo teraz jest tak samo, tak? Te kolano dalej jest niedoleczone, tam jest dalej problem. Coś z tym będziemy robić, ale póki co musimy troszeczkę podnieść układ nerwowy, jego sprawność. No jest to taki pacjent, którego jakby ja najbardziej lubię, bo trzeba spojrzeć na niego bardzo szeroko, trzeba spojrzeć dietetycznie, trzeba spojrzeć jakby pod kątem narządu ruchu, trzeba rozpracować wszystko, ale nad wszystko jest czas, dlatego że jest dużo rzeczy do zrobienia, więc myślę, że efekty mogą być fajne, ale potrzebujemy na to trochę czasu. Ja tak na początku powiedziałem, że to może być kontrowersyjne. Mam nadzieję, że jednak macie otwarte głowy i nie będziecie tak mówić, co, jak to, jedzenie, kolano, jedzenie, szyja, co to ma wspólnego. Słuchajcie, nasze ciało działa jako całość i dużo osób mówi, ok, ale to jest jeszcze takie
powiedzmy, nie do końca oparte na badaniach i tak dalej. Rzeczywiście, zgadza się, ale tych badań pod kątem kinezjologii, pod kątem neurologii stosowanej jest coraz więcej i teraz dużo osób dziwi się, jak to w ogóle, przecież to jest niemożliwe, że to w ogóle są problemy niezależne, ale niedługo będziemy na pewno, niedługo będziemy mieli dużo więcej narzędzi do badania i to będzie takie dość oczywiste dla wielu osób, dla wielu terapeutów, którzy się tym zajmują, nawet nie zajmują, więc póki co niektórzy są tacy zszokowani, w ogóle magia, czary, nie wiadomo co się wydarzyło, ale już niedługo myślę, że to dla większości będzie spoko, tak to działa, trzeba to zaakceptować i tyle. Więc nasi pacjenci są bardzo otwarci na takie leczenie, Magdzie też się podobało, tym bardziej, że za większością tych pacjentów idą fajne efekty terapeutyczne. Więc mam nadzieję, że tutaj też będzie w tym przypadku. Jeżeli jednak macie otwarte głowy i to będzie spoko i raczej zapytacie się, gdzie tego się można nauczyć, gdzie można o tym poczytać, niż komentarze typu niemożliwe, nie, po prostu zróbcie coś z tą szyją i nie pajacujcie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobał materiał. Jeżeli tak, dajcie nam informację. Był długi, był skomplikowany, pewnie trzeba być może obejrzeć dwa razy w ogóle, co tu się wydarzyło. Dajcie nam o tym znać w komentarzu. Jeżeli tak, będzie tego więcej, obiecujemy Wam, dlatego że my się aktualnie tym zajmujemy i tak z pacjentami w gabinecie pracujemy i to jest super. Jesteśmy na maksa zajarani takim podejściem, więc no cóż, chodzi o to, żeby nam się podobało. Ogólnie jak robimy tak, że nam się coś podoba, to i podoba się większości osobom, więc myślę, że będzie spoko. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym materiale.